Onet Rano, Onet Wiem, razem ze mną gość Jan Kisielewski, Deloitte. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam dzień gorąco. Dobry. Informacja, którą opublikowaliście dzisiaj, która dzisiaj się pojawiła, bo wcześniej mieliśmy okazję przejrzeć raport dotyczący tego, co kupujemy, ile na to wydajemy, jak nasze przygotowania do świąt wyglądają. Ale informacja, o której też już dzisiaj mówiłam, to, że Polacy są w ścisłej czołówce zakupów świątecznych online. To dość zaskakujące, że na ten przerzucamy się do sieci i tam decydujemy się kupować rzeczy związane ze świętami, czyli rozumiem głównie pewnie prezenty. Tak, głównie prezenty, bo ten drugi duży wydatek, czyli żywność, to jest coś, co w internecie na razie jeszcze nie funkcjonuje na taką skalę, żebyśmy z tego korzystali. Głównie prezenty. Co ciekawe, 44% wydatków, jak wynika z naszego raportu, jest w tej chwili wydawanych w internecie, natomiast też dużo decyzji tam zapada. Znaczy Polacy bardzo lubią internet jako źródło inspiracji. Czyli tam wybieramy, a na przykład a później idziemy do sklepu dokładnie stacjonarnego. Tak, dokładnie tak. Więc jest i co ciekawe też, nie dość, że tam wybieramy, to tam się też trochę radzimy i szukamy inspiracji wśród innych internautów. I tutaj jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o to, gdzie poszukujemy informacji w internecie i na przykład fora i blogi, to jest coś, co uwielbiamy. Czyli jak gdyby ufamy sobie, to jest bardzo pozytywne w kontekście świąt i ufamy innym, którzy już to kupili albo mają jakąś opinię na temat tego produktu. Rozumiem, że te wskaźniki pokazujące, że przerzucamy się do sieci, one z roku na rok rosną i ten trend jest cały czas obserwowany tak, przez państwa. Z roku na rok rosną wydatki w ogóle świąteczne Polaków. W tym roku ten wzrost był o 6%. To jest najwyższy w Europie wzrost, jeśli chodzi o ten... Tak, 1170 zł, tak jest na święta. 1168 dokładnie, tak. Będąc precyzyjnym, z czego 45% to są prezenty, czyli wychodzi 530 mniej więcej złotych, z czego 236 zł mniej więcej przeznaczymy na te zakupy internetowe. To też nie jest tak, że mamy tych, którzy tylko kupują w internecie i tych, którzy tylko w tradycyjnych sklepach, bo to ten podział jest u każdego. Natomiast rzeczywiście z roku na rok ten kanał, jak go nazywamy w świecie profesjonalnym, zyskuje na znaczeniu. I Polacy okazuje się, że są całkiem postępowi. I nieźle sobie chyba w tej sieci radzą. Nieźle sobie radzą, szukają sprawnie informacji. Co ciekawe, bo w przypadku zakupów wydaje nam się, że jakimś takim głównym wskaźnikiem powinna być cena, tak? Że szukamy gdzieś okazji cenowych. To w zasadzie w naszych analizach nie pada ta cena. Głównie chodzi o wygodę. I nie ma już tego, jak było kiedyś, że ludzie przypisywali niższą cenę na przykład do tradycyjnego sklepu promocji, czy też do sklepu internetowego. Nie, teraz to nie jest określone, że na przykład internet jest tańszy niż te tradycyjne sklepy. To już się trochę rozmyło. Natomiast to, co jest ważne w internecie, to przede wszystkim to, że mogę zrobić je w dowolnym momencie, że nie muszę stać w korkach i że przyjedzie to do domu. Natomiast są też zagrożenia, bo ludzie obawiają się z kolei bezpieczeństwa swoich danych, tego, co się później z tym stanie, bezpieczeństwa swoich finansów, więc tu są bariery. I kwestia też na przykład zwrotu, jeżeli okazałby się, nie wiem, nietrafiony prezent, albo jeżeli to jest jakiś sprzęt elektroniczny i na przykład by się zepsuł. To jest kolejna rzecz. No i kwestia też taka, że coś będzie niezgodne z opisem, bo tutaj już z innych naszych badań wynika, że ludzie, jak już z nimi rozmawiamy tak twarzą w twarz, bo to jest duża ankieta ilościowa, na której teraz bazujemy, natomiast no, mówią, że coś zamówili w internecie, okazało się, że to było trzy razy mniejsze niż się wydawało, tak? I jest duże rozczarowanie. Natomiast sklepy stacjonarne, które nadal trzymają się mocno, no tam przede wszystkim chodzi o to, że poza tym, że tak naprawdę tam też czujemy tego ducha świąt, no bo tam są te dekoracje i cały ten anturaż, muzyka, że tak powiem, i tak świąteczny. Dalej. Ciężko to w internecie sprzedać. Natomiast tam jest człowiek, żywy człowiek, którego można się poradzić, z którym można porozmawiać chwilę. No i oczywiście można dotknąć tych wszystkich rzeczy, więc to nie jest tak, że te sklepy stacjonarne gdzieś odchodzą. Nie, nie, nie. Ten następuje podział. Ten podział idzie też po linii asortymentu, bo to, co króluje w sieci, to jest elektronika. I w tym roku to przede wszystkim, bazując na deklaracjach naszych badanych, no to będą wszystkie urządzenia elektroniczne w stylu smartwatche, różnego rodzaju sportowe gadżety elektroniczne, smartfony. To jest coś, co w internecie się dobrze kupuje, bo z reguły to są znane marki, wiemy, co kupujemy i nie mamy potrzeby. Tak, dokładnie tak. A czy coś państwa zaskoczyło w tym raporcie, że jakiś trend, pomijając kwestię właśnie internetu i że Polacy coraz częściej w sieci kupują, jeżeli chodzi o prezenty, czy jest jakiś element jeszcze, który państwa zaskoczył w tym badaniu? Jest jeden element, który osobiście jest moim ulubionym pytaniem. W tym roku po raz pierwszy, bo od 10 lat w Polsce prowadzimy to badanie, w Europie od 20 lat i w tym roku po raz pierwszy pojawiło się pytanie o przekazywanie
zamiast kupowania prezentów, jakichś środków na cele charytatywne. Mm-hmm. I przyjrzałem się odpowiedzią na to pytanie i okazuje się, że aż 9% Polaków zadeklarowało, że to jest fajna forma też przeznaczenia tych środków świątecznych, że tak powiem, z budżetu świątecznego. Mm-hmm. Podczas gdy w Europie ta średnia była 7%. I oczywiście, że to nie są tak duże wskazania, jak wskazania, że kupimy książki, które są na poziomie 50%. Natomiast to jest ciekawe. To jest coś, co jak widać nas tu w jakiś sposób odróżnia. Mm-hmm. Być może wynika to z tych akcji, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które tak i jest. Przed świętami, i po świętach są. I to jest fajne. Natomiast osobiście też czuję pewien niedosyt w pewnym obszarze prezentów, który w krajach zachodnich funkcjonuje już dosyć dobrze. Czyli takich prezentów związanych z doświadczeniami. Takich, gdzie kupujemy komuś bilet do kina, mm-hmm. jakąś wycieczkę, czy jakieś inne doświadczenie, które w krajach zachodnioeuropejskich trzymają się dosyć wysoko. U nas nadal są mało popularne. Nadal czyli u nas mamy standardowo pewnie kosmetyki, tak. Nie wiem, książki i tak jak pan powiedział, jakaś elektronika. Tak, pierwsze trzy miejsca to są kosmetyki i perfumy. Później są książki i słodycze. To są takie nasze. I to jest taki zestaw żelazny, że tak powiem. On z roku na rok nie bardzo się zmienia. Tam przeskakują sobie trochę między miejscami, ale niewiele. Później zaraz jest gotówka, a elektronika jest silnie widoczna, jak patrzymy na tą grupę, która deklaruje, że będzie obdarowywała młodzież. Tak? Mm-hmm. No to tam się pojawia elektronika, tam się pojawiają różnego rodzaju multimedia, tam się pojawiają tablety, tam się pojawiają kamery i tego typu. Gadżety elektroniczne. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Temat długi, bo raport także pewnie jeszcze nie raz uda nam się do niego wrócić. Jan Kisielewski, Deloitte. Dziękuję bardzo ślicznie za to spotkanie.